O, mrówka. Mrówkę wyłowiłem. Ten moment, kiedy uświadamiasz sobie, jak walą twoje sandały. No okrutnie, śmierdzą. Muszę je umyć. Mam mydełko. No już, biedulki moje! Troszkę mydła tu, troszkę tam, troszkę tu. One świat zwiedzają. Potrzebują trochę szamponu. To mydło jest, nie szampon. Dobra, kierowniku, tu przez dziurę. Tu przez dziurę. No trzeba trochę przepłukać już, żeby tak zwanego borowika nie było na sandale. Nie ma nic gorszego niż śmierdzący sandał w podróży. Ja się zabieram, moi drodzy, do ogarniania życia. Witam serdecznie. Nowy dzień, nowe wyzwania, nowe wietnamskie przygody czekają, ale póki zaczniemy, moi drodzy, to chciałbym trochę naprawić pokój. Ty, bo ja przyjechałem i oni te gniazdka dali, ale czajcie? I telewizor dali, a ten telewizor zahaczał o gniazdka. O kurde, jak to teraz włożyć? Kierownik zdjął chociaż dobrą stroną. A niech je. Jeszcze powiedzą, że telewizor chciał wypalić. No dawaj, no. O ja pierdzie. Kto to wiesz, telewizor zasłaniając gniazdka. Ty, ale anteny nie podłączyłem. Ale beka. Badajcie, w ogóle do tego drugiego kontaktu się nie da. A patrzcie na ciekawostkę. Patrzcie, wkładam normalną wtyczkę, bo w Wietnamie są normalne. No nie da się. Trzeba. Patrzcie, co trzeba zrobić. Trzeba na chama wbijać. No świr, nie? No ale to jest jak to daleko wtyczka. Więc ona jest niezniszczalna. Ty, ja się zbieram, bo do 12 mam dobę, ale jestem tak śpiący, że normalnie wycięty z życia. Za dużo roboty, powiem wam tyle. No. Za dużo roboty. Idziemy na miasto. Muszę jeszcze nocleg skołować bliżej centrum. Jezu święty. Jak się dziwnie czuję. Dobra, ja się zbieram. Zrobiłem pranie, nie wyschło. Proza życia. Zrobiłem pranie i nie wyschło mi pranie. Jest mokre, wilgotne trochę. Najgorzej buty. Postawiłem tam, mogłem postawić w innym miejscu. Mogłem postawić o tam. To wtedy z klimatyzatora szło powietrze, to wtedy by może wyschły. No, ale nie zrobiłem tego, więc nie wyschły. Dobra, się zbieram. Opowiadałem wam historię. Historia jest bardzo taka prozaiczna. Dlaczego mam taki kapelusz z taką siatką, z moskitierą? Słuchajcie, jak byłem w Sudanie, to miałem taką sytuację... Czekajcie, wyjdę, bo echo. Jak byłem w Sudanie, pamiętam, miałem taką dziwną sytuację, w której myślałem, że normalnie będzie już, wiesz, koniec. I to co się stało? To był marzec, a w marcu w Sudanie przy Nilu jest rozkwit palmy daktylowej. I w momencie, jak jest rozkwit palmy daktylowej, no to żeby ta palma zakwitła i żeby były daktyle, no to jakiś owad musi przenieść pyłek. Normalna sprawa. No i to przenoszą meszki, takie małe muszki w Sudanie. I wyobraźcie sobie, że jak jest marzec, jak jest ten okres właśnie rozkwitu palmy daktylowej przy Nilu, przy wybrzeżu Nilu, jak się ciągnie, to wyobraźcie sobie, że tych muszek jest miliard i one są wszędzie, w ogóle powiedziałbym w promieniu jakichś tam 400-500 metrów od brzegu, a nawet i troszkę więcej, i one lecą wszystkie do, jak czują dwutlenek węgla. Czyli lecą ci do buzi, do nosa, do uszu, w ogóle wszędzie ci tam lecą. Gdzie jest tylko i wyłącznie dziura, żeby wejść. No i wyobraźcie sobie, że ja autentycznie myślałem, że normalnie padnę. Bo one mnie tak w ogóle, i wiecie, stoją, łapię stopa, a tam kompletnie nie było żadnego transportu, bo tam w Sudanie, jak łapiesz stopa, no to auto jedzie raz na jakiś tam, nie wiem, tryliard minut. I wyobraźcie sobie, że po prostu te muszki mi wszędzie wchodziły, no nie byłem w stanie nawet oddychać, bo jak oddychałem, to automatycznie wciągałem je i się dławiłem. I wyobraźcie sobie, że jechał w ogóle pick-up wyładowany ludźmi, z tak zakrytymi tymi. Wyszedłem na drogę i tak zatrzymałem w ogóle na środku drogi, bo nie byłem w stanie w ogóle oddychać już.
Zatrzymałem ich tak po prostu, wiecie, no tak na chama. Tak stanąłem, jakby mnie, jakby się nie zatrzymał, to bym nie potrącił. No bo jak wskoczyłem na pakę i zaczęliśmy jechać, no to już te muszki po prostu nie zdążyły za mną lecieć. I tak się uratowałem. Powiem wam, że od tamtego czasu zapobiegawczo noszę w ogóle ten kapelusz i w tym kapeluszu się chowa tą siatkę tutaj. I ktoś czasami mówi, o Tomek, ten kapelusz jest taki, wiecie, no tutaj klapnięty i w ogóle. No trochę klapnięty, ale fakt posiadania tej siatki jednak daje duży komfort taki psychiczny. Może zmienimy ten kapelusz, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ale ja gość jestem, poszedłem się wymeldować i coś mi strzeliło do głowy, myślę sobie, nie no kurczę, zostanę w tym hotelu, pokręcę się po okolicy, nie będę musiał tracić czasu, tylko sobie te rzeczy wyschną. Internet jest dobry, będę miał dobre łóżko za 40 zł do montowania, w sensie sobie dobry internet, szybki internet, więc zostałem tutaj w tym hotelu, idę teraz coś zjeść, idziemy się poszwędać troszkę po mieście, tutaj po okolicy. Myślę, że będąc tak jakby poza centrum, będzie ciekawiej niż w centrum. Już z reguły wiem, że w centrum są oklepane rzeczy, piękne jakieś wieżowce, sklepy, nie sklepy. Ale to kogo to interesuje? Nas interesuje lokalne życie, bycie blisko lokalnych. Więc idziemy się poszwędzać tutaj, poza centrum i cieszę się z tej decyzji. Jesteśmy na lokalnej dzielnicy, gdzie często można znaleźć ludzi, którzy zajmują się praniem i prasowaniem ubrań, co jest dość powszechne tutaj, jak zauważyłem. Dobra, obstawiamy. Będziesz czekał czy nie? Czarini! Totalny spokój. Tylko spokój w Wietnamie was uratuje. I tak, faktycznie, no tutaj w Kambodży i w Wietnamie dość często można się spotkać z tym, że oferują właśnie usługę prania, tak jak powiedziałem, fajeczki elektroniczne też są dość popularne, jak tutaj minęliśmy. Ja teraz idę, będę musiał też do fryzjera wskoczyć, ale to może za kilka dni, a teraz idę coś oszamać. I tutaj na lokalnej dzielni ludzie jak patrzą na mnie, to powiem wam tylko tyle, że się uśmiechają. Idę zobaczyć, ile motor. Koleżka mnie wygonił. Autentycznie mnie wygonił. W sensie, wiecie dlaczego mnie wygonił? Wygonił mnie. Wyprosił mnie. Tak ładnie, grzecznie. Ze względu na to, że w Wietnamie po godzinie tak pierwszej, bo mamy teraz pierwszą, pierwsza, druga to jest taka a la siesta. No i oni sobie odpoczywają i oni sobie, wiecie. I go nie obchodzi, że przyszedł gość, który chce wynająć motor na dni 10. Tylko on odpoczywa. Materiał się robi. Pościele się robią. Ostatnio ktoś wspomniał o tym, że jego znajomy został potrącony w podróży. Moi drodzy, ja tyle razy byłem praktycznie o dosłownie milimetr od tego, że ktoś mnie chciał, znaczy, że ktoś mnie chciał, że prawie o włos, milimetr, byłbym na innym świecie. Powiem wam, że pamiętam najbardziej w Turcji, kiedyś łapię stopa, postawiłem na autostradzie plecak i tak na takim pasie awaryjnym. Po coś się schyliłem, chyba coś się napić czy coś zjeść, wyciągnąłem z plecaka. Dzięki Paweł. Wyciągnąłem z plecaka i wyobraźcie sobie, podnoszę głowę, a jedzie na mnie osobówka tak ze 120 na godzinę. W ostatniej chwili udało mi się uniknąć. Uniknąć, proszę. Pani tutaj czareczka umyła. I w ostatniej sekundzie udało mi się uniknąć, dosłownie tak o włos. Nie wiem, czy ten gość nie widział, czy spał tam wtedy. W każdym razie, no było grubo. Ja chcę zupę, szefowo. W lokalnej restauracji jestem.
tutaj z szefową próbowałem się troszkę dogadać. Ciężko to poszło. Finalnie mamy tak. Finalnie tutaj koleżka je pchoba. Ja zamówiłem koleżka je pchoba, a ja zamówiłem pchoga. Nie wiem, czy słyszycie różnicę, bo ja nie słyszę różnicy. Ale mam nadzieję, że taka zupka będzie. Tutaj szefowa zrobi. Na świeżo. Ale hałas od tych motorów, powiem wam, duży. Zobaczcie, ile motorów. Mówią, że w jednej rodzinie są minimum dwa motory. Jest Honga. Tu koleżka już skończył. Mięsko, makarony, kiełki, zdrowo. Mięta, nie wiem, szefowa dała mi miętę, więc jem miętę. Czosnek, jest czosnek, to też sobie machnę. Panierowany, bo czosnek jest dobry na wszystko. No i smacznego, moi drodzy. Wezmę widelec do spróbowania, bo pałeczkami to wiecie, jak mi idzie. Lepiej zrobiony niż wczoraj. To jest troszkę droższe. O, mrówka. Mrówkę wyłowiłem. Ale spokojnie, ja się nie brzydzę. Nie jest źle. Mrówka sobie pływała. A może na wczasach jest? Nie brzydzę się, no. Jakby karaluch pływał, to może. Ale dobra. Jedno jest pewne, muszę zacząć więcej jeść. Bo cień człowieka z kierownika będzie. O nie, wziąłem papryczkę chili. Z tego nie bierzcie jak coś. Ale piekło. O kurde. O kurde. Ale ostre. O kurde. Zawsze żyty. O i od razu czkawka. Ale jaja. O kurde. Idę zapłacić szefowej 35 tysięcy dongów wietnamskich. 35 tysięcy to jest 6,50. Pieniądze mają takie, plastikowe. Takie nawet przezroczyste, bym powiedział, w niektórych miejscach. A wcześniej były papierkowe. Te papierowe, no to już wychodzą z obiegu. 91 rok banknot, ponieważ no nie są praktyczne. Po co robić, po co dodrukowywać pieniądze, jak można plastikowy nieco drożej wyprodukować i on będzie z kilka lat dłużej. Lepszy pomysł. Idę szefowej zapłacę za pyszne jedzonko. Idę szefowej powiem, że smaczne. Thank you. Szefowa się uśmiechnęła. Dobre słowo, jak to się mówi, zawsze mile widziane. Ja też tak uważam i polecam stosować. Idę do Mobifonu ogarnąć kartę. Zobaczymy, czy się uda. Będziemy jechać numerem 65 do centrum. Trochę się pobujać. Miałem do wyboru albo pojechać do centrum i tam spać w dormitorze, albo zostać w tym hotelu, w którym zostałem i mieć pokój. Osobny spokój, ciszę, dobry internet. Więc wybrałem tutaj. A pojadę sobie autobusikiem. Zarówno wartość tam złotówki. I pochodzimy sobie. Działki w mieście drogie. No ale budynek postawią. A jak chcą postawić większy budynek, no to pójdą w górę. I zobaczcie, cała masa takich cienkich patyczaków stoi. Ten biały jest takim dość ciekawym przykładem. Zobaczcie. Wąski, a długi. No i tak jak spojrzysz tutaj, to praktycznie wszędzie są patyczaki. No jedzie ta 65 po kierownika, czy nie? Czwórką jadę. Czwórka mi się zatrzymała. Jeden gość pojechał. No i zdorwiemy go na mieście. I ten. Tak samo jak w Kambodży. Siedzi pani. Tak zwana pani menadżerka autobusu. Wchodzisz, dajesz 6 tysięcy,
6 tysięcy to jest równowartość złotówki. Dzięki Marzena. Złotówki płynie 100 groszy. Komunikacja srogo tania. Jak porównasz to, co w Warszawie, takim autobusem, jakbyś chciał przejechać do końca w ogóle miasta, to musiałbyś zapłacić tam za bilet normalny z 4 zł. Bitem, czyli 4 razy taniej, 4 z kawałkiem. To jest 4 razy taniej niż w Polsce, jeżeli chodzi o komunikację. No taka sytuacja. Będziemy jechać godzinę tym autobusem, dlatego też... tak dużo ludzi jeździ motorami, bo jest po prostu szybciej i relatywnie taniej, powiedziałbym, ale chodzi o to, że szybkość do ceny motorem, jeszcze jak dwie osoby jadą, no to jest, wiecie, to jest bajka. Tu koleżka taki niziutki, wtopiony w ten fotel, siedzi sobie. Lecimy na pełnej tam. Zobaczcie, są dwie drogi. Jedna dla aut, dla autobusów, a druga dla motorów. Zobaczcie, co jakiś czas można zauważyć second handy w Wietnamie. To też taka ciekawa informacja, jeżeli chodzi o takie, wiecie, tanie podróżowanie. Gdyby czegoś zabrakło, jakichś rzeczy bez problemu można sobie przyjść i kupić. Co naprawdę groszowe sprawy. Słuchajcie, tutaj jest tak gęsto jak w Bangladeszu. Różnica jednak jest taka, że jest tutaj czyściej. Ten ruch ma jakiś taki sens logiczny, powiedziałbym. A to jest dość ciekawe. Niby, wiecie, blisko daleko siebie w Azji, ale różnice diametralne. Ogromne. Zobaczcie, religia. Tutaj około 60% buddyzm. Zobaczcie, ile kobiet na zewnątrz. No, może tutaj aż tak dużo nie ma po prawej stronie. W każdym razie tak ogólnie, generalnie jest dużo kobiet. A w Bangladeszu islam. Już tych kobiet nie uświadczysz. Przy transporcie posługuję się Google Mapsem. Zobaczcie, nie przejechaliśmy jeszcze połowy. I tu wszystko jest napisane. Bardzo ładnie wszystko napisane. Nawet bilet jest koszt 6000 dongów, więc na spokojnie można sobie, wiecie, ogarnąć co i jak i dlaczego. No i trasę oczywiście. Nie mam internetu wciąż, więc to jest offline. Tak, tak, dalej jedziemy. Zobaczcie, jak gęsto, bo dzisiaj niedziela. Temu tak dużo ludzi. Wydaje mi się, że w tygodniu też może być jeszcze więcej. No bo ludzie jadą do pracy, ludzie wracają z pracy, ludzie jadą, wiecie, załatwiać sprawy. Więc no, niedziela to nie, niekoniecznie musi być wyjątek. Powiedziałbym tak, to nie jest takie głupie. Kupujesz sobie bilet za złoty 20 i jedziesz objazdówką przez godzinę sobie autobusem. No to jest, powiedziałbym, nawet mądre. Proszę zwrócić uwagę na szczegóły. Kościół. I to dużo kościołów w Ho Chi Minh. Dużo. Ciekawe, czy przejdziemy do środka, a może są pozamykane. Chyba jest zamknięty. Kto nie otwiera? Zamknięty na kłódkę tutaj widzę. Szkoda. Jeszcze raz powtarzam. Meczety meczetami, islam islamem, ale meczety 10 razy częściej są otwarte niż kościoły. I to w nich szanuję. Zawsze można pójść odpocząć i pogadać z ludźmi. Szwendam się dzisiaj po mieście. To widać, że jest ulica tych, co robią klucze i tych, co sprzedają
kutki, nie kutki, takie wiecie, bajery, szmery. Ale gość mi chciał sprzedać SIM kartę w oficjalnym punkcie za 100 zł. Nie no, mówię, świr. Ty, SIM karta za 100 zł? Mówię, nie no, to totalna przesada. Gdzież za 100 zł SIM karta? Nigdy w życiu nie zapłaciłem 100 zł za SIM kartę. Mówię do niego, że tam na kilka dni w ogóle internet. A on tam mi jeszcze bajeruje, że jeszcze muszę dopłacić. Mamy czarka, zobaczcie jaki fajny czaruś. Czarunio, tutaj czarki. Do you have hat? Oh my god, so nice. Dzień dobry, kiciunio. Jak you are so beautiful. Oj, oj, oj. Something happened? No, he just talks a lot. Ah, okay. Dużo mówi. How old she is, or is she? It's a he. He's like 10 or more years. Okay. Bye bye. Witka do sklepu. Zobaczyć co tutaj mają. Jakieś takie dania, zobaczcie. Za 35 mniejszych. To jest 6,50 takie różne dania na wynos. No to powiedziałbym, że jest przyzwoicie. Zobaczcie tutaj energetyki. Jeden energetyk właśnie na bazie miodu. Drugi tutaj Red Bull na bazie kawy. To jest dość ciekawe, bo czegoś takiego nie widziałem. I te monstery są super, super drogie. Po 37 tysięcy. Co mnie tutaj, powiem szczerze, zaskoczyło. O kurczę, dupskiem zahaczyłem. Dupa gruba, trzeba schudnąć. Nie no, świruję, trzeba przytyć. Nie ten, tutaj wodorosty. No i kto jest mistrzem? Kierownik Vietnam Mobile. Zachodzę do oficjalnego punktu, pytam kierowniczkę, czy po angielsku szprecha. Kierowniczka macha głową, że troszkę. No to pytam się, jaka cena. Kierowniczka mówi 1000 dongów. 1000 dongów, moi drodzy, to jest, uwaga, uwaga, 18 zł. 100 tysięcy dongów, 18 zł. Ja pytam się, jak to będzie z internetem wyglądało. Ona mi mówi tak: kierowniku, dla kierownika na miesiąc 8 giga dziennie przez 30 dni to jest 240 giga przez miesiąc. Oczywiście tyle kierownik nie potrzebuje. 100 tysięcy dongów, 18 zł. Nowy kierownicz, cały Wietnam przejechałem, kierowniczkę szukałem, żeby ten internet znaleźć. Nie no, śmieję się, ale udało się, no. A chcieli ode mnie 400 tysięcy dongów, 4 razy tyle. Czujecie to? Można, można. Tak jak wspominałem, na wcześniejszych filmach, jeżeli jesteś nowy bądź nowa, to wiedz, że kartę pamięci, przepraszam, nie kartę pamięci, tylko kartę SIM z internetem kupuje się po to, żeby mieć informacje, po to, żeby mieć mapę i po to, żeby w razie W, gdyby coś się stało, można było zawiadomić kogoś bliskiego o tym, gdzie jesteś. Wysłać lokalizację i na przykład napisać, że potrzebujesz pomocy. No więc ten internet, no to faktycznie może czasami uratować dupsko. Proszę zobaczyć, ja wiedziałem, że biuro NASA jest ukryte, ale nie wiedziałem, że Ho Chi Minh. Proszę bardzo, tutaj powstaje historia. Ho Chi Minh w dużym mieście zawsze się znajdą bezdomni. Co prawda niezbyt wielu ich tutaj. Ta starsza pani poszła sobie. Tutaj koleżka jakiś taki też wagabunda na rowerze jeździ, cały swój sprzęt ma, sobie gima. Powiem tak, wtapiają się tutaj cały ten obraz miasta i niezbyt ich widać. Przemieszczają się z punktu A do punktu B. Pamiętajcie, w tak dużych miastach ci bezdomni naprawdę mają dobrze. Mają gdzie spać, mają gdzie zjeść, mają gdzie się umyć, mają gdzie dostać pomoc medyczną. To nie jest tak, że oni są na pastwę losu. Bardzo często wyglądają jak wyglądają, bo nie chcą się stosować do warunków w takich przytułkach. Czyli jedyny warunek to jest niespożywanie procentów. Albo innych specyfików, które odurzają.